Pytanie od Anastazji. Co to jest żal za grzechy? Emocja czy stan? Co w przypadku, kiedy spowiadając się, nie czuję, że jest mi przykro? Przy wszystkich przeżyciach emocjonalnych, związanych z sakramentem pokuty i pojednania, te emocje nie są najważniejsze. Najważniejsze jest to, że grzeszny człowiek wraca do Pana Boga i chce odzyskać utracone przez własne grzechy dziecięctwo Boże. To jest najważniejsze. Niekoniecznie żal za grzechy musi wiązać się z pewnymi stanami emocjonalnymi, zwłaszcza z płaczem. Chociaż nieraz i bywa tak, że człowiek tak głęboko żałuje i przeżywa swoją grzeszność, że znajduje to odbicie w jego na przykład właśnie płaczu, wzruszeniu. Nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby w przypadku samego żalu za grzechy uświadomić sobie ogrom krzywdy, którą wyrządziliśmy Panu Bogu przez swoją niewierność. Ogrom krzywdy. Krzywdy także wyrządzonej drugiemu człowiekowi, także samemu sobie. Jako komuś, kto został powołany do bycia dzieckiem Bożym, do świętości, teraz to sam swoim grzechem jakby podeptałem i odrzuciłem. To jest też krzywda, którą sam sobie wyrządziłem. I z tego trzeba się wydobyć. Sami nie jesteśmy w stanie wyjść z tej rzeczywistości grzechu. Potrzebujemy Bożego przebaczenia, łaski Bożego przebaczenia i stąd właśnie nasze podejście z pokorą, ale i ufnością do sakramentu pokuty i pojednania i szukanie dla siebie Bożego miłosierdzia. Jeżeli tego miłosierdzia dostąpimy, to tylko Bogu za to dziękować. Inne dodatkowe przeżycia emocjonalne czasem mogą być, czasem są dobre, ale nie są na pewno konieczne. Pytanie od Doroty, lat 22. Jak odróżnić granice kompetencji psychologii i duchowości? Czy można je ostro wyznaczyć? Jakie jest zadanie kierownika duchowego? Jakie psychoterapeuty? I na ile są one zbieżne, a na ile dotyczą czego innego? Kiedy stwierdzić, że dana osoba bardziej potrzebuje psychoterapii? Gdy chodzi o pewien kryzys psychologiczny czy psychiczny człowieka, związany z różnymi sprawami, których on doświadczył albo który stał się ofiarą, to cały nacisk kładziony jest na tego człowieka, na jego ja, które jest rozbite, cierpiące, znajdujące się w stanie depresji i tak dalej. I trzeba tutaj jakiejś terapii, żeby on z tego dołka wyszedł. Natomiast sakrament pokuty i pojednania to nie jest koncentrowanie się na ja penitenta. Chociaż tego ja penitenta dotyczy bardzo mocno. Tu chodzi o uzdrowienie relacji penitenta z Panem Bogiem, z Kościołem, drugim człowiekiem, z nim samym także. Inna perspektywa, inny punkt widzenia. W przypadku rzeczywistości sakramentalnej, sakramentu pokuty i pojednania, dotykamy rzeczywistości duchowej człowieka, który w pewnym momencie stwierdza: tak, to ja. To ja zgrzeszyłem, to ja obraziłem Pana Boga. Chcę Go przeprosić. Chcę Go jednocześnie prosić i błagać, żeby mi wybaczył. Proszę Go o łaskę tego, żebym mógł mieć pewność. Jestem na powrót Jego dzieckiem, ukochanym dzieckiem. I tę pewność daje nam udział w sakramencie pokuty i pojednania. W sakramencie ustanowionym przez Pana Jezusa. W sakramencie, gdzie głównym sprawcą wewnętrznego pokoju jest Duch Święty. Proszę zwrócić uwagę na
pierwsze niemal słowa Pana Jezusa wypowiedziane w Wieczerniku, wieczór dnia Jego zmartwychwstania. Pokój wam, a potem weźmijcie Ducha Świętego. Komu odpuścicie grzechy, będą im odpuszczone, komu zatrzymacie, będą zatrzymane. Tu o to przede wszystkim chodzi. O tę łaskę pokoju z Bogiem. O łaskę pojednania z Kościołem. O łaskę radości serca i czystego sumienia, którą daje nam, dając nam Ducha Świętego, zmartwychwstały Chrystus. Żaden psycholog i żaden psychoterapeuta czegoś takiego nie jest w stanie nikomu dać. Też tak jest, że bywają sytuacje, kiedy ktoś niejako wewnętrznie rozbity, a nie scalony, na skutek takiej czy innej techniki psychoterapeutycznej, jest nawet gotów targnąć na swoje życie. Bo mu nikt nie jest w stanie pomóc. Pewne, że po ludzku czasem są takie sytuacje, nikt nie jest w stanie pomóc. Tylko sam Pan Bóg. Chrystus zmartwychwstały. Będzie Piotra pytał nie o jego grzechy i nie o to, nie będzie mu wyrzucał potrójnego zaparcia się, tylko go będzie pytał, czy kocha. Czy po tym wszystkim, co się wydarzyło, także na skutek Piotrowej zdrady, czy go kocha? Księże biskupie, mam takie pytanie odnośnie postów. Jak to się ma z tym postem, bo to przecież post to nie tylko niespożywanie jakichś tam czy mięsa, czy jakiegoś coś w wyznaczonych dniach. I kto jest i kiedy jest dyspensa, dla jakich osób, czy dla starszych, czy dla dzieci jest dyspensa od zachowywania postu? Co jakiś czas w dyscyplinie Kościoła są zmieniane przepisy, gdy chodzi o sam post. To, że jest post, że jest bardzo potrzebny do odnowy ducha, to jest wielka, daleka tradycja Kościoła sięgająca samych jego początków, a nawet jeszcze wcześniej, bo spotykamy się z tym już w Starym Testamencie. Praktyki pokutne, a do nich należy post, czyli powstrzymywanie się od pewnych pokarmów, jest czymś bardzo zalecanym, a niekiedy wręcz obowiązkowym. Kiedy nie wolno spożywać potraw mięsnych, dotyczy to Środy Popielcowej i Wielkiego Piątku. Natomiast w inne dni zalecana jest praktyka powstrzymywania się od pokarmów mięsnych, zwłaszcza gdy chodzi o kolejne piątki. Na szczęście jeszcze w wielu środowiskach poczucie tego, że jest piątek i jest w związku z tym praktyka postu. Ta świadomość w wielu środowiskach ciągle jest aktualna, a wiem o tym dlatego, że co jakiś czas do kurii, także do mnie, zwracają się różne wspólnoty, które z takich czy innych powodów proszą, żeby mogli otrzymać dyspensę właśnie od pokarmów mięsnych. Nie obowiązuje to ani chorych, ten post ilościowy, ani chorych, ani dzieci, ani ludzi, którzy osiągnęli pewien określony wiek. Przed laty, kiedy wędrowałem po górach, ale w Zakopanem zatrzymałem się w jednym z barów, zobaczyłem menu i w tym menu jest napisana rzecz następująca. Zarówno w Środy Popielcowe, jak i w Wielki Piątek nie podaje się u nas pokarmów mięsnych. Menu na cały rok i już od razu wszyscy goście wiedzą, w te dni nie ma czegoś takiego. Muszę powiedzieć, jedyny raz, jaki coś tak spotkałem, ale niezwykle budujące. Wielki przykład, jak można być chrześcijaninem, prowadząc tego rodzaju zakład. Jak można dać świadectwo swojej wiary, a nie dla postu, który jest nawzędem tego, że ktoś za wszelką cenę chce mieć piękną figurę. Bo to nic z postem w sensie religijnym wspólnego nic nie ma.
czym się różni spowiedź, którą co niedzielę odbywam w kościele po to, żeby uczestniczyć w tej Eucharystii, w tej wieczerzy. Jednam się z Bogiem, jednam się z braćmi. Od tej w konfesjonale, gdzie czasami otrzymuję bardzo sztampową odpowiedź. Najłatwiej odpowiedzieć, że właśnie wtedy na początku mszy świętej pani żadnej odpowiedzi nie otrzyma, bo to jest spowiedź powszechna wszystkim. Ale to jest bardzo piękne, że każda liturgia Kościoła, myślę tutaj o Eucharystii, zaczyna się od przyjęcia przez całą wspólnotę eucharystyczną postawy pełnej pokory i żalu. Przystępujemy do rzeczy świętych. Mamy tego świadomość i chcemy przystąpić do tych rzeczy świętych z czystym sercem. To jest ta główna intencja. Oczywiście tego rodzaju wspólne wyznanie winy i prośba o przebaczenie nie powoduje tego, że zostaną nam odpuszczone grzechy ciężkie, bo nie. Natomiast jest to jakieś pewne pokuty, wyznanie naszych win całego Kościoła, łącznie z kapłanami i biskupami tworzącymi wspólnotę eucharystyczną, łącznie z papieżem, jeśli takiej Eucharystii on przewodniczy, po to, żeby właśnie móc czystym sercem słuchać Bożego Słowa i przystępować do stołu Pańskiego. Natomiast spowiedź będąca częścią sakramentu pokuty i pojednania służy właśnie temu, żeby móc indywidualnie pojednać się z Bogiem, zwłaszcza wtedy, kiedy między mną a Panem Bogiem pojawia się swoista przepaść spowodowana przez grzechy ciężkie. I tutaj właśnie wyznanie win i otrzymanie rozgrzeszenia jest rzeczą wprost konieczną, aby móc być na powrót Bożym dzieckiem. Czy odpust zupełny można ofiarować za inną żyjącą osobę? I drugie, są w mieście billboardy z ogłoszeniami, z afiszami odnośnie wystawy Body World. I takie moje pytanie, czy publiczne oglądanie szczątków ludzkich dla samej takiej ciekawości, czy jest to grzechem? A jeżeli jest, to jaki to jest stopień grzechu? Czy to jest grzech lekki, średni, a może ciężki? Pewno średnich grzechów nie ma, ani półśrednich, tak są takie różne wagi w walkach pięściarskich. Natomiast chrześcijaństwo właśnie poprzez fakt zmartwychwstania Chrystusa uczy nas wielkiego szacunku do ciała człowieka, które jest przeznaczone do wieczności. Wierzymy, wyznajemy tę naszą wiarę także podczas każdej mszy świętej niedzielnej, mówiąc o zmartwychwstaniu ciał. I właśnie ta wiara w zmartwychwstanie każe nam z wielką czcią i szacunkiem patrzeć na cielesność naszą ludzką. I stąd tworzenie tego rodzaju wystaw czy eventów nie sądzę, aby było czymś właściwym, a na pewno nie służy temu, żeby pogłębić sobie najbardziej podstawową wiedzę z anatomii. Mam czasem wrażenie, że tego rodzaju wydarzenia raczej służą temu, żeby pomniejszyć znaczenie świętości ludzkiego ciała. Przynajmniej tej świętości, o której mówi chrześcijaństwo. Sądzę raczej, że tego rodzaju eventy są bardziej przejawem ducha pogaństwa niż chrześcijaństwa. Teraz, gdy chodzi o to pierwsze pytanie pani związane z odpustami. Odpust można, zwłaszcza zupełny, przy spełnieniu odpowiednich warunków uzyskać dla siebie, ale także zwłaszcza w okresie uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznych dla osób zmarłych. Natomiast trudno ofiarować zyskany przez siebie odpust zupełny za jakąś inną osobę żyjącą. Zwłaszcza, że możemy sobie wyobrazić, że ta druga osoba żyjąca
może być akurat w stanie duchowym, który można by określić przerwaniem łączności z Panem Bogiem poprzez grzech śmiertelny. My możemy zyskać odpust, czyli darowanie tych kar za nasze grzechy lub w przypadku dusz przebywających w czystu, właśnie modląc się o to, aby Pan Bóg te kary duszom czystowym czy całkowicie, czy częściowo darował i pozwolił im cieszyć się już szczęśliwością wieczną. Jak można pomóc? Co ksiądz arcybiskup powiedziałby osobom, które uznały swój grzech, może trwały przez dłuższy czas w tym grzechu, wyznały, został im odpuszczony, otrzymały rozgrzeszenie, ale nadal jeszcze ta rana grzechu w nich tkwi i są w zasadzie nie tak radośni i szczęśliwi, dlatego że ciągle pamiętają o tym, co zrobili. Nie ma właściwie nic innego, jak mówiąc językiem świętej Faustyny, całkowicie zatopić się w Bożym miłosierdziu. Co sprawia, że oddajemy Chrystusowi miłosiernemu wszystko. Całą naszą przeszłość, także cały nasz aktualny ból, całe nasze cierpienie, prosząc o łaskę, bo to jest też łaska, żeby w nas mogła być radość, ta jedyna, najpełniejsza, wynikająca właśnie z tego, że zostaliśmy dotknięci Bożym miłosierdziem. Oczywiście łatwo powiedzieć, nie zawsze nasze słowa sprawiają, że już wszystko zostaje w tym momencie samego wypowiedzenia słów rozwiązane. Częstokroć nie. I dlatego taka konieczna także wzajemna modlitwa za siebie o ufność, o łaskę pokoju serca, o to, aby Pan Bóg tą łaską pokoju te osoby również zechciał obdarzyć. Ale na pewno to, co jest najbardziej istotne, to to, że Pan Bóg chce, abyśmy byli Jego radosnymi dziećmi. I tego pragnie dla nas i daje nam tyle środków, z których trzeba za wszelką cenę korzystać, aby nawet to bolesne wspomnienie przeszłości nie zaciemniało tego, co jest najbardziej istotne. Poczucia, że możemy do Boga mocą Ducha Świętego, którego nam udziela, wypowiadać słowo Abba, które w języku aramajskim dosłownie znaczy tatusiu. Mówić właśnie tak do Boga i mieć poczucie, że mamy prawo tak do Boga się zwracać. A że mamy takie prawo, to święty Paweł mówi, daje nam Ducha Świętego, którego mocą ośmielamy się do Boga tak właśnie zwracać.